Pan rolnik ora pole, śmiga za dnia traktorem. Ciężka praca na co dzień, już od kilku pokoleń. Siada czuć zawiść, taki fajny, oj, fajny, taki elegancki. W kilku słowach jaro oznajmił. Pan rolnik ora pole, śmiga za dnia traktorem. Ciężka praca na co dzień, już od kilku pokoleń. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Bartek ze mną, mamy kolejny odcinek. No i niestety orka wiosenna, najgorsze co ma być, a co może być, ale musimy zaorać to, bo no wozimy obornik, a wiadomo, obornik lepiej, żeby był przeorany. A druga sprawa, że tutaj jest, nie wiem, chyba nie nagrywałem w tamtym roku, tutaj był ugór, jak zwróciliście uwagę może na ujęciach, Bartek, nie wiem, widać te kupy gałęzi, coś tam? Chyba widać. Coś tam będzie widać, tu są trzy takie spore kupy gałęzi z 3 hektarów, to było całe zakrzaczone i my w tamtym roku to wyrywaliśmy bezorkowo, to było posiane, kukurydza właśnie, żeby wiadomo, no pługa nie uszkodzić innych maszyn, tylko talerzówka i siewnik talerzowy do kukurydzy, bo fajnie to sobie skruszało i teraz orzemy przez to też. No tak też by można było ten obornik zmieszać talerzówką i gruberem, ale musimy raz chociaż to przeorać. A tu zobaczcie, o idzie gadzina ruda, no. Lisek idzie. Tutaj jest takie miejsce, że masakrycznie duże są nory lisa właśnie. To się co roku zapada. Kombajnem tu się tak władowałem, że aż obtarłem dołem, piach miałem obtarty, nie? Tak było tutaj miękko. Ryją, ja to zryłem w tamtym roku ładowarką, przekopałem, a one dalej tu siedzą, nie wyprowadzą się, no nic im nie zrobimy, tylko szkody robią i no i kury przede wszystkim łapią, bo te lisy to wiadomo, nic dobrego jest, pożytku nie ma, no tam może jakieś szkodniki, że z pól wyłapią. No i co, chciałbym powiedzieć, że bardzo jestem pod wrażeniem, co tam było na targach w Kielcach. No wiadomo, że zawsze na targach jest zarąbiście, ale słuchajcie widzowie, taką mi daliście energię. Bartek też nie wierzy, co mi się dzieje, że ja taki chodzę nakręcony. No fajnie jest, jak mnie tak, wiecie, no motywujecie. Podchodzicie, zdjęcia robimy gdzieś tam. No mówicie ogólnie, że lubicie to oglądać, bo dla mnie to się wydaje, że a po co ja to nagrywam, że to nikomu się nie podoba, nie ma sensu, no ale jak tak podejdzie jednak takich kilkaset osób do człowieka, no to jednak się chce bardzo nagrywać, nie? Bo to jest, no to coś znaczy chyba i obiecuję, że no będę nagrywał w miarę możliwości, wiecie jak to jest z czasem u mnie i w ogóle, no ale ten jeden filmik w tą niedzielę tradycyjnie zawsze staram się, żeby był. No czasami w sezonie to pewnie jeszcze więcej, no różnie to wychodzi, no ale w tygodniu wiem, że wy też nie macie czasu tak oglądać. Wiem nawet po wyświetleniach, jak jest filmik dodawany w tygodniu, a jak jest w niedzielę, nie? No to tak jest, że gdzieś tam w tygodniu to nie ma takiego wzięcia. Jakbym może regularnie tam jakiś daily, no ale nie mam czasu na takie rzeczy, bo ja wiecie, dużo roboty robię, różnych robót, tam dużo każdy robi roboty, ale ja robię w tylu branżach, że nie stygnę. Teraz o niewyspany, oczywiście Bartek już widzi, że opuchnięty jestem. Wszedł dzisiaj do kabiny do mnie, mówi, że o, mówi, ty masz wesoło, bo widać, że już opuchnięty, niewyspany. No ale to właśnie o to w tym chodzi, nie? Jak się lubi robić, to tak jest. Także no targi, co jedne, to mnie bardziej zaskakują. No i powiem wam, w ogóle na targach też dużo sytuacji jakichś tam wyszło, kontaktów, no w sumie po to są targi, że mogę wam powiedzieć z góry, że w tym roku dużo się wydarzy, też dużo będę miał wam do pokazania gdzieś tam jakichś rzeczy. Nie mówię na razie o nowych nabytkach, bo to nic człowiek nie powie w tej chwili, w tej sytuacji, co jest na świecie. To jest ciężko coś zaplanować. No najważniejsze, zapieprzać i zarabiać, nie? A jak będą jakieś pieniądze, no to się je na pewno wyda, bo no też nie mogą stać, bo jest inflacja i co one będą warte? W piecu rozpalać albo co inne jeszcze robić z nimi, no.
coś tam trzeba będzie. W ostateczności nie maszyny, a jakieś tam pole kupować, żeby pieniądz nie stał. Ale no nieważne, to na razie trzeba zarabiać. Póki co jest dobrze, no te ceny nawozów tylko. Paliwo tak jeszcze no spadło, ale no mogłoby być tańsze, ale jeszcze spadło póki co. Tylko te nawozy, żeby jeszcze były tańsze, to może by to jakoś było, nie? Bo to jest masakra. No i więc w tym roku będę miał wam coś do pokazania. Być może to wszystko się zwiąże w jedną całość, że u nas gdzieś tam się coś tam zmieni. Zmienią się trochę może nie marki, może nie tak, że będzie wymiana jakaś sprzętu. Dojdą jakieś sprzęty, których nie mamy, które potrzebujemy, ale z takich marek, że mało kto zna. Nawet ja sam nie planowałem, ale tak wyjdzie, że może to ciekawie się wszystko poskłada. Zobaczymy, no. Czekajcie jakiś czas gdzieś tam bliżej żniw, coś będzie wiadomo, nie? A może szybciej, ale tak mówię, no. Myślę, że ciekawa będzie zabawa. Jeszcze jest taki jeden temat, ale to już o tym to nawet słowem nie mogę szepnąć, ale to się wszystko też kiedyś dowiecie, no bo Bartek chyba wie, o co chodzi, bo będziesz w tym zamieszany też, nie? Jak będą tam jakieś procedury już podjęte, dowiem się, co mogę ujawnić, to coś tam może zdradzę, ale to tak na razie jest wszystko na gębę, jak to się mówi, nie? O, musimy stanąć, bo dogoniliśmy. Także widzicie, no. Rozrzutnik jednak trochę metrów rzuca, ale załadunek, dojazd w jedną stronę, bo starcza tak w jedną i trochę, no to jednak my robimy więcej. I jeżdżę, nie powiedziałem jeszcze, jeżdżę bieg niżej, bo tu są dziury, korzenie się trafiają, wiecie, żeby nie rozerwać pługa, nie skakać, także jeżdżę na spokojnie tak sobie i tak to wygląda, ale dobrze, może sobie staniemy na końcu, pokażę wam z zewnątrz tutaj, jak to wygląda, trochę się przewietrzymy, w sumie głodny już jestem, ale zmęczymy to jeszcze tam, z 1,5 hektara zostało gałęzie. Właśnie nam firma taka obiecała, że zabiorą gałęzie, już mieli zabrać w tamtym roku, teraz niby już zabiorą, ale dobra, już założymy, jak zabiorą, to się jeszcze to gruberem czy tam talerzówką zjeździ, żeby jeszcze to dosiać, już tam pługiem brus nie będziemy robić, nie? Także się okaże, no lepiej, żeby to zabrali, bo jak nie, to będzie trzeba to mijać, no. Ani to co z tym zrobić, no nie ma za bardzo, wiecie jak to jest, no. Dobra, idziemy, niech się chłodzi maszyna, nie gasimy nawet. Pokażę wam, co tutaj mamy. Czapkę ubiorę, bo bez czapki z daszkiem to nie jestem sobą, nie? To się źle czuję. Zapaszek jest. Fajne tu, o w sumie tu jeszcze takie grube są gałązki, coś by tam wyciął. Można by się pobawić, no ale nie ma czasu na takie rzeczy, nie? Orka dosyć fajnie idzie, jak na pierwszy raz po takich dziurach, krzakach to. I wrazówę przypomnę, wrazówę pewnie powiecie, kto to kosił, no ja to kosiłem. Ale były zajebiście tutaj sterczące jakieś korzenie i bałem się o przystawkę i tak jeździłem wysoko, aby kolbę zebrać. Mówię, to skruszeje, nawet bez talerzowania to orzemi. Zobaczcie, jak jest przykryte fajnie. Teraz pod słońce to tak nie widać, ale jest fajnie, no. Tu jakieś korzonki, nie? No i tak to rzeźbimy, no. Sucho jest fest, ale może coś popada niedługo, nie? Patrzcie, jaka hałda, większa od ciągnika, nie? Nie wiem. Teraz targi jakieś najbliższe, co to będzie? O, Podagra na pewno, Minikowo, nie wiem, coś podpowiedzcie, jakie ciekawe targi będą w najbliższym czasie, bo no fajnie, lubię jeździć sobie, gadać, zwiedzać na targach, nie? Bartek? Tak. No, zobaczcie, jak spuchnięty jestem, albo nie jestem, nie wiem, jak to tam powie. No i dobra, to siadamy chwilę. Poczekamy i jeszcze się tam potem gdzieś odezwiemy, zobaczymy, jak to tam będzie dalej szło. No i został nam ostatni tutaj paseczek do gałęzi, tam jeszcze poprzeczniak jeden i mamy koniec. Patrzcie, jakie ładne tutaj widoki mamy. No przez te gałęzie pieprzone omijania jest kupę, nie? Bo tam na pół podzielone, tu na pół, nie? No i takie, no ale może to zabiorą w końcu, bo bałagan jest. Zaraz wam opowiem, bo małą awaryjkę tu taką mam. W sumie zapomniałem wcześniej, dobrze mi się przypomniało. Tylko zawrócimy, bo tu teraz a nie ubrałem na głowę, ale dobra, damy radę.
się podniesie, bo mało obróci. Do końca dojadę, bo tu poprzeczki to takie robić to też do dupy jest, bo to się nie dosieje nawet do końca. O, patrzcie, moje zmienianie rewersu. O, sam skręcił nawet. Dobra, obrócimy się. Jeszcze fajnie tego. Kurde, masz te gałęzie tutaj. Ale tutaj się fajnie z tej strony orze. Tam był piach, a tu jest dobra ziemia, a tu całkiem inaczej. I wilgoć jest, a tam to taki puderek. Ale nie mówię, że źle się orało, bo... O, i zobaczcie. Już moment, tylko ja sobie tu podgląd odpalę. Bo mi się zrąbał przycisk wczoraj, miałem akcję. I musimy dawać jak w 60 się bawić, nie? Słuchajcie, wczoraj miałem akcję, bo rano jeszcze wczoraj orałem na usługach. Potem się przeczepiłem pod agregat, żeby uprawić podziemniaki. I jadę sobie jeszcze smarować agregat i na asfalcie mi opadł. Wiecie co się okazało? Ten przycisk tutaj od myszki góra-dół się rozleciał. Lata tak luźno, nie ma oporu, się wyrobił. Sprężynki tam gdzieś nie trzymają. I mi zaczął latać i opadł mi agregat. Kurde, się trochę narobiło. Agregat ten właśnie własnej konstrukcji, co robiliśmy, jest na filmach. Parę tam musiałem spawów położyć, bo pękło. No kurde, nic nie zrobimy z tym. Także stało się. No i przycisk zamówiłem. 700 netto taki przycisk, także no taka pierdółka, drogie dziadostwo, nie? No i tak sobie normalnie suwakiem góra-dół podnoszę tutaj, no nic nie zrobimy, w poniedziałek będzie przycisk dopiero. No, a tam jeszcze wożenie obornika na usłudze u kolegi, pozdrawiamy tutaj, wszyscy znają, wiedzą o kogo chodzi. Sam woziłem patelnią ten gnój, ładowałem manitką w stadninie, nie? Także widzicie, trzymaj Bartek chwilę. W sumie czemu ja ci od razu tego nie dałem? Bo pokazuj to, jak ja to robię teraz. Tak po staremu, pokaż tu. O, i jak 60 do góry, tylko sobie ogranicznik ustawiłem tutaj. Obrót, o, rewersik, cyk i paluszkiem, cyk. O, i teraz, o kurde, jakąś siatkę złapaliśmy. Patrz, teraz, pokaż tu jeszcze. Cyk, o, i tak. Ajajaj, dobra, jedziemy, może tam zgubimy na końcu to. A do czegoś wam się przyznam zaraz. Ale to nie stało się, pokazuj tu Bartek. To nie stało się od tego mojego zmieniania rewersu. Wiecie co kiedyś było? Odczepiałem przyczepę, daj, ja może pokażę, bo nie każdy może wie gdzieś, że takie coś jest w ciągnikach. Mamy te rączki do podnoszenia, do odczepiania zaczepu stabiny, nie? Jakąś tam przyczepę odczepiałem, pokaż Bartek, trzymaj. I wiecie jak to jest, tu się naprężyłem, rewers trzymałem, gdzieś tam przód tył szarpałem, żeby mi tam bolec się zuzował, bo nie mogłem, no przytkało się akurat. Złapało coś, krzaczek. No i tak sobie szarpię i taki naprężony byłem. I kurde, został mi w ręce rewers, wyłamałem, bo się złapałem z tyłu i tu złapałem i wyrwałem rewers. Mówię, no to fest. No i patrzę na rewers, no ceny są ciekawe, a tak patrzę, może by to skleił. Skleiliśmy z dziadkiem to poksipolem jakimś tam i no i do dzisiaj jeździ, nawet nie ma śladu, także jakby ktoś, jakby mnie powiedział, to nikt by nie wiedział, nie? No i jest krótszy tam chyba z 2 cm. Także no, taka sytuacja. Uważajcie jak odczepiacie przyczepę, bo przyłapałem się już nie raz na tym, że mało brakło, no, później jeszcze nawet, nie? A już teraz pamiętam, bo no łatwo jest wyrwać. No i dobra, panie kolego. Dzień się kończy, dzisiaj obfity był bardzo, na story to kto ogląda to wie jaki to dzień, zresztą jak każdy w sezonie jest roboty. Pokaż to dziadostwo, czy zgubimy jeszcze może. Zgubimy czy nie zgubimy? Najwyżej opuszczę może i... Ale się podwija to teraz z każdej strony. Może teraz opuszczę i cofnę, ale chyba trzeba będzie wysiąść. O, nie, na górę odkładni już. Dobra, słuchajcie. Mamy na tyle.